Dzień dobry, ja jestem Nerwaria. Dzisiaj pogadamy sobie o przyszłości League of Legends. Jako, że jeden z głównych tutaj Rioterów zrobił sobie takie podsumowanie roku, można powiedzieć, i zapowiedział, że następny rok będzie coś dla wszystkich, a 25 rok zmieni League of Legends na zawsze. Taka sytuacja, także 10 punktów dał tutaj nam pan Riot Pew Lasers. Możecie go kojarzyć pewnie z ostatniego filmu. E, Rajotu, gdzie tam e, troszkę przybliżali tą monetyzację całą, prawda? E, także gość, od 15 miesięcy jest tym game, game directorem. Czyli domyślam się, że gdzieś tam ma wysoko, ma duże znaczenie. I te kocie, siadaj. Kot musi być również na tym nagraniu najwyraźniej, no dobra. E, także tak, no, przegadam sobie te 10 punktów, ale jeszcze takie. E, Oczywiście, małe tutaj podziękowania za wczorajszy film. Dużo komentarzy ładnych, dużo prywatnych wiadomości dostałem. Takich pocieszających, pokrzepiających I że, i że będzie dobrze. Też wierzę, że będzie dobrze. Cały czas są działane rzeczy, żeby było dobrze. I mam nadzieję, że rzeczywiście dobrze będzie. I co? I aha, dzisiaj będzie stream na Twitchu. Poniedziałek, wtorek, środa 19.00, chociaż pewnie stream będę trochę wcześniej zaczynał. Pewnie jak ten film już jest na YouTube, to pewnie stream leci na Twitchu, także jak coś to wchodźcie. E, bo od 19.00 mamy ten turniej Aren, gdzie 24 e, proplayerów, e, influencerów będzie grało turniej w, na arenach e, o 30 tysięcy polskich złotych e, u mnie na Twitchu e, i też na YouTube. Aczkolwiek dzisiaj możliwe, że na YouTube nie będzie streama, e, bo tam są. E, problemy techniczne, no nieważne. E, także wpadajcie na tego streama, ale dobra, idziemy już tym odcinkiem. E, I co nam tutaj pan e, Puliu e, przewija? Po pierwsze, przetłumaczymy sobie to, żeby, żeby nie było. Powinniśmy gonić za legendarnymi marzeniami zamiast doskonalić to, co wiemy. E, I to jest takie dobre podsumowanie, uważam, e, dwóch ostatnich lat, chociaż ten rok aktualnie uważam, że nie jest taki zły e, dla rajotu, no bo wiecie, wyszła ta arena, i coś tam robią, coś tam robią, ale no nie jest to wybitny rok, ale... Znaczy jest to lepszy rok niż na pewno 21 i 22, bo tamte lata były. No nie wiem, nic się nie działo, jakby Liga Legend po prostu. No była w jakimś takim, wiecie, modzie po prostu maintenance, jak to się często mówiło właśnie. Że nic się nie działo, tak naprawdę. No ta gra chodziła, ale nic jakiegoś takiego e, zbyt ciekawego się nie działo. Także. E, fajna, fajne, fajnie jest to napisane, e, ale żeby rzeczywiście. Mm, żeby, żeby, żeby rzeczywiście to miało miejsce. No bo często jest tak, i sam też myślę, że trochę w to wpadłem, że, że trochę już się nie goni czegoś, czegoś wielkiego, tylko skoro zauważasz, że coś, co jest teraz, jest ok, to ci wystarcza. No i właśnie pytanie, czy, czy Polygon of Legends, czy tak powinno być z, z grą, czy właśnie powinniśmy cały czas dążyć do tego, żeby ta gra była wybitna. Tak byśmy chcieli, prawda? Wiadomo, nie wszystko da się zrobić i tak dalej. No ale fajne taki, fajne zdanie. Muszę przyznać tutaj od pracownika Riotu że no że będą chcieli jakieś takie legendarne rzeczy robić. No zobaczymy, czy to się uda. E, następnie fun over fair, czyli zabawa zamiast fair, zmiana ponad bezwładność podróż przed celem. E, czyli no więcej zabawy, żeby było. Tutaj też od razu zaznaczę, że że niekoniecznie chodzi o to, żeby teraz nagle wiecie, jak gracie rankedy, to były jakieś takie forfanowe rzeczy, ale bardziej chodzi o to, że właśnie jakieś mody um, dodatkowe pewnie robić, pewnie o to chodzi. I żeby i też jakby podróż zamiast celu, czy no, zamiast mety, że tak powiem, żeby cała droga nas cieszyła, a nie tylko to, jak coś osiągniemy, prawda? Często też ja osobiście mam coś takiego w lol, właśnie, że. Ja wolę, żeby gra trwała, wiecie, 35 minut i cała gra była fajnie grana. I nawet jeśli, jeśli przegram tę grę, to ważne, żeby ta gra była. była dużo, było dużo fanu. Po prostu, żebym się dobrze bawił, żeby gra była wyrównana, i żeby to była fajna gierka. A samo wygrywanie czy przegrywanie nie ma znaczenia tak długo, jak się dobrze bawisz, prawda? I też właśnie chciałem to wczoraj przewinąć na tym filmie, że w tym roku mam wrażenie, że takich gier. Ja często na streamie mówię, jak, czy gra mi się podobała, czy mi się nie podobała, i naprawdę uważam, że tych gier aktualnie nie ma aż tak wiele po prostu. Często te gry są, wiecie, jednostronne i tak dalej, ale dobra, nie chcę mi się o tym gadać ponownie. Także tak, no chcą, żeby było więcej fanów i że, żebyśmy się dobrze bawili. My też się chcemy dobrze bawić, także super. Następnie nasi gracze bardzo się od ciebie różnią i z roku na rok starają się coraz bardziej zróżnicowani. Tutaj no to jest właśnie problem tworzenia Lola tak naprawdę, no bo wiecie to są miliony ludzi, których musisz zadowolić. Są różni ludzie, niektórzy wiesz, niektórzy w ogóle nie grają rankedów, niektórzy grają tylko Aramy, niektórzy turbo traiherdują, niektórzy grają wiesz raz na tydzień. Niektórzy grają raz na miesiąc, niektórzy grają tylko wtedy, kiedy URF na przykład jest, czy jakiś nowy mode, na przykład na arenę, myślę, że niektórzy ludzie mogli wrócić do tej gry na przykład. I każdy chciałbyś, wiesz, wszystkich ludzi chciałbyś zadowolić. A to nie jest takie proste. To właśnie nie jest takie proste. Chyba nie da się tak zrobić, żeby każdy był szczęśliwy, co nie? Jakby... Jakoś tam to było powiedzenie z pomidorówką, że nie każdy... Nie jesteś pomidorówką, żeby każdy ci lubił, prawda? Także Liga Legend... Ciężka, aby inaczej, ciężka, ciężką pracą jest bycie Rioterem i ogarnianie tej gry. No bo zna, znając community LoLa, no wiem jak to jest, ale za chwilę też o tym będzie, także nie będę się tutaj rozwodził. E, następnie. Nieważne jak utalentowany lub zrzędliwy, każdy uwielbia być zaskakiwany i zachwycony. E, no to chyba nie jest takie nic e, odkrywczego, prawda? No każdy po prostu e, lubi jak dzieje się coś niecodziennego, coś takiego wyjątkowego po prostu w LoLu. A no niestety właśnie przez te trzy ostatnie lata mało się działo, po prostu mało się działo w LOLu, ale też, yy, też znowu coś co wczoraj mógłbym powiedzieć, ale wczoraj tak freestylowałem po prostu yy, sobie, więc ten film też tak nie miał do końca ładu i składu, ale ja tak zawsze robię filmy po prostu, że nagrywa yy, włączam nagrywanie i po prostu mówię do kamery, pewnie mógłbym to jakoś wiecie dać do montażysty, rozpisać sobie plan, albo nawet scenariusz napisać. Ja jestem od odskulowy i po prostu gadam. No przepraszam, taki już jestem. I pewnie się to chyba nie zmieni. Chociaż zobaczymy. Ale do czego dążyłem? Do tego, o właśnie, już wiem do czego dążyłem. Do tego, że następny rok, czyli 2014, to jest 15-lecie Riotu. Znaczy League of Legends. I pamięta, pamiętamy co się działo, gdy było 10-lecie League of Legends. Dużo dobrego się działo, prawda? Aczkolwiek, jeszcze taki jeden take, że po 10 latach League of Legends League of Legends się stoczyło. Dlaczego? Dlatego, że wyszło TFT, wyszedł Valorant, y ludzie też pracują nad MMO, y ludzie pracują nad tą bijatyką. Wiecie coś, czy jakby Riot przez 10 lat pracował tylko nad jedną grą, wszyscy się skupili tylko na tej grze, a teraz widać, że ludzie z LoL'a odpływają do innych projektów, przez co właśnie Liga Legend uważam, że przez te tam ostatnie 3-4 lata po prostu była niedopieszczona przez Riot. No i najwyraźniej już to chyba zauważają po prostu, że no nie za dobrze prowadzili tą, tą całą grę. Wiadomo też, dużo ludzi jakby ogólnie z rajotu odeszło, czy też zostali wyrzuceni, więc też od rajoterów wiem, że na przykład w ostatnich tam dwóch latach bardzo dużo nowych rajoterów weszło do systemu, a wiecie, tych ludzi też trzeba nauczyć, jak się pracuje w tym systemie i tak dalej, i tak dalej. Także, no wiadomo, jakby, no wiemy, że były te lockdowny i tak dalej. Cały jakby gamingowy ekosystem bardzo mocno na początku zyskał. Ale teraz, chociażby w tym roku, bardzo dużo ludzi w Gemidewie straciło pracę też, no bo. No, wiecie jak jest, chyba, mam nadzieję. Także no, nie jest takie proste. Dobra, piąty podpunkt. Obecne plany to tylko szum, bez długoterminowej wizji. Wizja nie może zostać zrealizowana bez powodzenia teraz. Takie dość enigmatyczne bym powiedział, podpunkcik. Ale no, że mają jakieś plany. Ale to na razie tylko jest list pewnie konkretnego, ale mają pewnie wielkie, wielkie plany. Ale nie można zapominać o tym, że jeśli masz plany, to trzeba aktualnie właśnie grę, jak wychodzi, żeby coś się cały czas działo. To chyba o to po prostu chodzi, żeby nie skupiać się tylko na tym, że wiesz, raz w roku będzie przez miesiąc super content i będzie się działo. Tylko, żeby właśnie um, częściej były jakieś eventy, po prostu żeby coś tam się, się działo po prostu. Nie? Dobra, idziemy dalej. Szósta, e, szósta szósta, sprawa. Uczestnikom zamieszek zależy bardziej, <grywnie> oczywiście chodzi o raj, e, Rajot, czyli pracownikom Rajotu zależy bardziej niż, e, niż graczom się wydaje. Graczom zależy bardziej niż jesteśmy w stanie to sobie wyobrazić. Za każdym razem, gdy biorą udział w wydarzeniu, to się wzmacnia. E, I tutaj przyznam e, rację, jakby no, zdarzyło mi się e, z wieloma już e, ludźmi z Rajotu. Gdzieś rozmawiać na jakichś eventach, czy na jakichś kolach i tak dalej. I bardzo często, no niemalże zawsze, tak naprawdę, są to pracownicy, którzy naprawdę dużo serca wkładają w swoją pracę i czuję, że są to ludzie, którzy chcą tu pracować chcą rozwijać no, cały, całą firmę cały Riot, całego Lola czy też inne gry. Ale też na pewno, tutaj też ten siódmy punkt właśnie, ale już powiem to, że no dużo, dużo graczy z jakiegoś powodu tak mm, zaczyna atakować Riot, chociaż też się na tym łapie niekiedy, e, chociażby na aktualny stan solo kolejki, e, narzekam, no można by tam było więcej robić, no ale no jest ciężko, po prostu jest ciężko e, ogarnąć wszystko, prawda? Także no Riot chce, żeby była dobra gra, gracze chcą, żeby była dobra gra, no i oby tylko właśnie Riot też w jakimś stopniu słuchał e, graczy, ale o tym chyba też jeszcze troszkę będzie e, dalej. Ale znowu, no jest to po prostu ciężko, ciężko każdemu e, dogodzić, ciężko żeby każdy był szczęśliwy. Riot stara się robić to co, mm, to co najlepsze po prostu, nie? E, dalej, uczestnicy zamieszek, czyli znowu Rioci, e, boją się wpuścić y, graczy, no nie chcą jakby zawieść graczy, bym to przetłumaczył. Jest to zarówno dobre, jak i złe, co potwierdzają rodzaje społecznościowe. No to jakby to jest ten sam podpunkt mniej więcej, że no Rioterom też zależy po prostu, żeby, e, żeby wszyscy byli szczęśliwi, żeby jak ludzie grają w LoLa, o, to żeby wszystko było ok, po prostu i no niekiedy jest taka właśnie narracja, e, że no Riot to chyba chce tego LoLa zabić, no właśnie te tam ostatnie 2 3 lata no też miałem trochę takie nastawienie, że no serio, jakby z tą grą się tak mało działo, że naprawdę człowiek zastanawiał, czy Riotowi jeszcze zależy w ogóle na tym, żeby League of Legends było duże. No i teraz myślę, że cały czas starają się właśnie zajawiać jakieś rzeczy, że pokazać, że im zależy. Taka sytuacja. No i też to, że jest social media, prawda, czyli właśnie jakieś Twittery, Reddity, często ludzie bardzo mocno wjeżdżają w tych pracowników, co jest dziwne, no bo to jest tylko praca, wiecie, to jest tylko gra, tylko praca. Wiem, że ludziom zależy i tak dalej, ale no tam, że ludzie jakieś deftrety i tak dalej wysyłają e, pracownikom balansu i tak dalej. Dziwna faza, bardzo dziwna, jakby rozumiem niezadowolenie jakieś, ale nie zapominajmy, że to jest tylko gra. E, no ludzie, jakby, wszyscy jesteśmy ludźmi, prawda? Jakby no po prostu. Aż dziwnie się, czuje, że trzeba takie rzeczy tłumaczyć, e, ale no wciąż w internecie ludzie po prostu. Um, Lubią sobie wylać swoje frustracje i, i trochę internet do tego służy. Aktualnie mam wrażenie, że dużo ludzi jest sfrustrowanych po prostu i musi przerać tę swoją gorycz, często na innych ludzi po prostu, co jest na swój sposób smutne, no ale w takim e, świecie żyjemy. Dobra, e, musimy zbudować priorytety dla naszej gry wokół tego, co gracze czują. Logika jest drugorzędna w stosunku do trzewnych emocji. Tak jest, także e, po prostu słuchanie graczy. Co gracze chcą, co czują, aczkolwiek pamiętajmy o tym, że gracze nie zawsze to, co sugerują, jest dobre. Jakby niekiedy gracze myślą, że coś będzie byłoby fajne, ale później się okazuje, że tak naprawdę to. I, i widzą, jakby Riot to widzi na jakichś tam wiecie słupkach zaangażowania i tak dalej, że no. No tak tak krzyczeliście, tak krzyczeliście, a później się okazuje, że mało ludzi gra, chociażby w tego Nexus Blitza. Ja na przykład, znaczy ja nigdy nie byłem zwolennikiem Nexus Blitza, od mówię, i no nie zagrałem ani razu przez miesiąc, ale ciekawy jestem jakiś statystyk na przykład grania w ten tryb, no bo teraz przez tam ostatnie dwa lata było cały czas, no czemu nie ma Nexus Blitza. Fajnie by było, gdyby Ryan tutaj opublikował właśnie jakieś statystyki tego, ile ludzi w to grało i tak samo też jak były te takie PvE mody, może pamiętacie, bo to już nie wiem, było 4-5 lat temu, gdy jeszcze właśnie nie było tych innych gier. Takie tam Odyseje i, 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 i był jeszcze jakiś taki event PvE, które ja osobiście mi się bardzo super grało, świetne one były, ale wiesz, zagrałeś sobie tam kilka razy, przyszedłeś to jakby i tyle. I pamiętam, że Rajn opublikował właśnie dane wtedy z tych trybów, że mały procent ludzi ogólnie grało to. i No i tak naprawdę to się nie opłaca w sumie tego robić, bo kogo to, że mało to kogo obchodzi. Co jest takie smutne, bo ja uważam, że no raz na jakiś czas po prostu, tak jak pisać, znaczy jak tu wcześniej mówiłem, że raz na jakiś czas coś się po prostu musi w tym lolu dziać innego niż codzienne granie w solo kolejkę, no bo można oszaleć. Więc no. Aby po prostu działy się rzeczy, które ludzie by chcieli i żeby wszyscy byli szczęśliwi. Ja, yeah. Dobra. Eee, gracze chcą czuć się widziani i słyszani. Uczestnicy z zami... zami <grywki> chcą czuć się cenieni i szanowani. Eee, tak jest. Eee, aczkolwiek tutaj mam taki jeden zarzut. Eee, no bo kiedyś istniały... Eee, było forum leagueoflegends.com Gdzie tam ludzie, wiecie, różne rzeczy pisali jakieś tam właśnie swoje problemy, frustracje, jakieś pomysły, jakieś tam, wiecie, poprawki itp. Itd. Aktualnie oczywiście jest, jest Reddit League of Legends, jak coś. Tutaj też często się dzieją rzeczy, ludzie piszą o jakichś różnych rzeczach. Niekiedy Riot czyta to, wprowadza to do gry dalej, Spoko. Ale szkoda właśnie, że jakieś zewnętrzne tutaj, albo też na Twitterze ewentualnie Rioterzy pewnie czytają jakieś rzeczy, ale dobrze by było Kurczę, wrócić do takiego oficjalnego miejsca, gdzie po prostu można by nie wiem, podsyłać pomysły albo jakieś myśli, po prostu jak można by tę grę poprawić, czy cokolwiek, prawda? Jakby, no, jedyna sprawa, czy no, jedyna opcja to jest właśnie ten Reddit, gdzie ludzie niekiedy coś tam właśnie podeślą. Więc ja trochę żałuję, że te fora zostały zamknięte i tyle. I w sumie nie wiem, czy one zostały zamknięte. Dobre pytanie, ale to już było tyle lat temu, że, że nawet nie wiem, czemu taka decyzja poszła. No bo to, to jest trochę zamknięcie się na community, po prostu, nie? E, więc szkoda. Ale dobra, teraz dziesiąty podpunkt, czyli właśnie e, no najważniejszy tak naprawdę, e, myślę, więc 24 rok będzie miał coś dla każdego, i 25 zmieni League of Legends na zawsze. E, no Zaczniemy sobie od 24 roku. E, będzie coś dla wszystkich. To jest ciekawe. E, domyślam się, że pewnie chodzi o jakieś game mody, wydaje mi się, jakieś takie forfanowe e, i no chyba wprowadzanie po prostu jakichś nowych rzeczy, żeby każdy miał coś, co po prostu mu się spodoba. Czyli pewnie też jakieś historie, jakieś. E, no te game mody, chyba najbardziej mi się tak wydaje, że to, to może być to. Też tutaj e, nie mam tego posta, niestety, ale na Redditie. Inny pracownik Riotu właśnie mówił o tym, że, a, 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 że został tam skompletowany. Czy jakby. Kiedyś w Riocie było tak, że miałeś jeden departament tworzenia game modów. Z tego game modu, czy no z tego departamentu powstało TFT. Po tym jak powstało TFT, ten departament w ogóle później nie istniał, bo zajmowali się TFT, więc później został stworzony znowu departament tworzenia game modów, została stworzona arena i teraz znowu powstał departament areny i powstał znowu kolejny department, który zajmuje się game moldami, także i że tam podobno będzie się działo, także liczę na to, że rzeczywiście będzie się działo, że będzie będzie fajnie, także zobaczymy co nas czeka w tym roku 2024. wiadomo mapa się zmienia i temy się dużo zmieniają, zobaczymy jak będzie z balansem, okaże się, no też frek tam teraz wchodzi chyba w mocne Władanie balansem. Wiem, że dużo ludzi narzeka na niego. E, ma tam takie swoje momenty, które rzeczywiście są dziwne, ale no, zobaczymy. Dopiero będziemy oceniać po tym, jak e, pogramy i pod koniec roku ewentualnie można ocenić e, ten rok, prawda? I 25 will Change League of Legends Forever czy tam league Forever. E, to jest mocne, e, mocny statement. E, zmieni ligę na zawsze. E, szczerze powiedziawszy, ja czuję że do jakiegoś czasu. Że za mogłoby przejść na nowy silnik po prostu. Wiecie, no ta gra została napisana w 2008 albo 2009 roku. Czy no w 2009 była wydana, ale możliwe, że powstawała od 2008 roku. I no już są legendy o tym, jak tam kod tej gry wygląda. I że tam ogólnie cały czas trzeba łatać, cały czas jakoś tak na. na. na trytytkę, że tak powiem, się trzyma ten kod i cała ta gra. I często dlatego też mamy jakieś bugi, które no nawet nie są do naprawienia, no bo. No bo taki jest kod, co nie? Więc to yy, chętnie bym zobaczył po prostu napisanie tej gry od nowa. Może nawet zrobienie League of Legends 2, szczerze powiedziawszy, yy, tak jak zrobił CS2, aczkolwiek wiem, że, wiem, że CS2 chyba yy, nie ma najlepszego startu, ale yy, tak samo, wiecie, jak miała Dota 1 i Dota 2. Może w ten sposób. Yy, albo też, znaczy no, mam nadzieję, że do 25 roku dostaniemy w końcu klient, który dobrze działa. Bo naprawdę, no, Liga Legend jest jedną z największych gier na świecie, ale ten klient to jest po prostu taka porażka, że no, liczy na to, że to w końcu zostanie zrobione tak jak należy i że to będzie działać. I tak, i co takiego ewentualnie jeszcze, co może zmienić ligę na zawsze? No na pewno nie, nie będzie to odejście od jakiejś moby i tak dalej, ale ostatnio taki pomysł czytałem chyba na reddicie albo na, na jakimś twitterze, że może właśnie zrobienie takiego um, jakby otworzenie możliwości tworzenia, um, tworzenia map i tak dalej w tym świecie li czy na silniku League of Legends, żebyś mógł sobie robić jakieś własne game mody po prostu coś jak macie w Warcraftcie e, custom mapy. Jeśli graliście jakieś w Warcrafta, to pewnie będziecie wiedzieć o co chodzi, bo ogólnie jakby no sama sam gatunek MOBA też się wywodzi z właśnie takich customowych map. E, I uważam, że naprawdę duży Duży, duży potencjał. Ma po prostu coś takiego, że jeśli dasz wolną rękę ludziom, to naprawdę ludzie są w stanie wymyślić genialne rzeczy. Wiadomo, Riot też jest taką firmą, która jest bardzo kontrolująca i coś, co powstanie na bazie League of Legends, może może się wybić za mocno i tak dalej, ale to jesteś w stanie jako Riot to skonstruować tak, że jeśli coś zostanie wymyślone na Twoim silniku, to będzie należało do rajotu albo nie wiem, cokolwiek. Ale ogólnie w Blizzardzie był, był ten case właśnie, że Blizzard bardzo sobie pluje w, w brodę, że nie zrobili Doty, tylko że Valve to przejęło jako Dota 2. Prawda? Także coś takiego też rzucam jako myśl, ale też jestem bardzo ciekawy, co Wy uważacie, co to znaczy, że 24. rok będzie miał coś dla wszystkich i co zmieni League of Legends na zawsze w 25. roku, bo myślę, że tutaj można trochę, wiecie, wadze, wodze fantazji puścić i się zastanowić po prostu, co takiego może się stać i pamiętajcie o tym, że pewnie za rok za jakiś niecały rok, no będzie pewnie znowu jakieś wydarzenie, że 15-lecie League of Legends i pewnie wtedy będą jakieś bomby po prostu na ten sezon 15 zapowiedziane. I co to będzie? Co to będzie? Pogłówkujmy, dobra? W komentarzach. Dajcie mi znać, co sądzicie o tych wszystkich wypowiedziach, ale myślę, że ogólnie fajnie, że, 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 że ogólnie Riot stara się jakieś tam swoje właśnie przemyślenia, czy też jakieś plany Um, dawać dla graczy, no bo gracze też mogą się odnieść, jest jakiś feedback, jest rozmowa, jest dialog po prostu um, i da się po prostu, żeby było dobrze. Miejmy nadzieję, że to będzie dobrze. Tyle z tego filmu, mieli Państwo. Yy, pogadałem, Fob napisał tweetana, yy, napisał cztery tweety, a ja gadam o tym 20 minut. No, taka praca, taka praca. Dziękuję pięknie za obejrzenie, zawsze na streamie, inny film na YouTubie i życzę Wam miłego, dzionka. bye bye.